Panie ministrze, szanowni goście, drogie rodziny. W dniu dzisiejszym mija 6 lat, w którym świat obiegła tragiczna informacja o katastrofie samolotu TU-154 z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz 95 osobami państwowej delegacji na pokładzie zmierzającej do Katynia, aby oddać hołd rodakom zamordowanym na tamtejszej ziemi. Ci, którzy zginęli, służbę ojczyźnie pojmowali jako największy honor, a dobra ojczyzny było dla nich najważniejsze. Tragiczny lot do Smoleńska zbyt wcześnie zakończył ich służbę, której oddali swoje życie. Tak wiele mogli jeszcze zrobić. My najbliżsi wiemy to najlepiej, gdyż co dzień wspieraliśmy ich w wysiłkach i powinnościach wobec państwa. To już 6 lat, odkąd nasze życie całkowicie się zmieniło. Nabrało zupełnie innej wartości. Co roku myśl o zbliżającej się kolejnej rocznicy śmierci naszych bliskich napawa nas niedowierzaniem. Życie toczy się dalej, pomimo, że bez tych najważniejszych dla nas osób. To już 6 lat, odkąd Polska pamięta. Dla nas pamięć staje się ukojeniem bólu i tęsknoty za naszymi najbliższymi. Wspólne pamiętanie staje się naszą siłą, aby iść dalej. Musimy postarać się, aby ta ofiara, jaką była ich śmierć, nie była na darmo. Abyśmy potrafili budować, tworzyć i brać z nich przykład, służąc Polsce. Żebyśmy mimo tych tragicznych doświadczeń potrafili z nadzieją stworzyć przyszłość. Dziś spotykamy się tutaj, w budynku Ministerstwa Obrony Narodowej, aby ponownie wspominać tych, którzy zginęli w tej tragicznej katastrofie. Kieruję serdeczne podziękowania do pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza za inicjatywę i ufundowanie kaplicy w tym właśnie miejscu, ważnym dla wszystkich, a w szczególności dla rodzin wojskowych. Dziękujemy panu ministrowi za ten wyraz wdzięczności dla tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Ta tablica to kolejna karta współczesnej historii. Historii jakże dolejącej. Pozwólcie państwo, że zakończę słowami świętego Jana Pawła II. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.